koniec z wyzyskiem, koniec z niewolniczą pracą, to dwa hasła, które dzisiaj listonosze w ten chłodny poniedziałkowy poranek przynieśli ze sobą pod Urząd Poczty Głównej we Wrocławiu. Nie chcemy pracować za takie pieniądze, jakie nam proponują tutaj. Wiemy, jakie pieniądze łożymy na Zarząd Poczty Polskiej. Nie podoba nam się to i chcemy to zmienić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dzisiaj listonosz zarabia 2150 zł brutto. To jest po prostu bardzo małe wynagrodzenie, nieadekwatne do naszej ciężkiej pracy. Nawet jeśli pracownik wykona plan, a urząd nie wykona planu, to i tak nie dostanie pensji. Zamiast zajmować się pracą, czyli to, co do mnie należy doręczać i wykonywać te usługi jak najlepiej, ja mam na to jak najmniej czasu, bo muszę się zajmować jeszcze innymi rzeczami. A najgorsze jest to, że jak to zrobię, to i tak wcale nie mam gwarancji, że dostanę premię. Mają nadzieję, że dostaną 1000 zł podwyżek i z takimi postulatami udają się dzisiaj także do zarządu poczty i będą składać swoją petycję i zapowiadają, że to nie koniec protestów, a dopiero początek, jeżeli ich prośby nie zostaną spełnione. Słuchajcie, nie wiem, czy już wszyscy podpisali się pod petycją. Trzymam w ręce długopisik. Kto chce, niech się podpisuje. W sprawie petycji chcieliśmy złożyć ją na jego ręce. W imieniu pracowników. W imieniu pracowników Poczty Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Petycja trafi do Zarządu Poczty Polskiej. W ubiegłym roku poczta podwyższyła płace zasadnicze. Były to pierwsze zmiany od wielu lat. Rozmawiamy teraz o systemie premiowym, tak aby znaleźć się jak najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie. Po prostu pan Trzeciak został poinformowany o naszych postulatach. Stwierdził, że weźmie sobie to do serca i publicznie ustosunkują się do naszych żądań. Spod Poczty Głównej dla Radia Wrocław, Piotr Kaszuwara.